Angie, powiesz mi, o co chodzi? Co się dzieje, Angie? Boję się, że się obrazisz, nie, że nigdy mi nie wybaczysz. Powiedz mi, co... Nie wiem, Angie, co jest z tobą? Przerażasz mnie. Wiolu, ja nie rozumiem. Jestem twoją... Angie! Jestem twoją guwernantką i twoją nauczycielką i dlatego, że jesteśmy tak blisko, nie mogę głosować i pomóc ci na Umix i chciałabym bardzo cię za to przeprosić, bo ja muszę już iść. Bardzo cię kocham. Naprawdę o to chodziło? To reality show musi się skończyć. Ale... Nie ma ale! Miało przynieść szkole renomę i miało mówić o jej dobrych stronach, a wy tymczasem koncentrujecie się na życiu prywatnym ucznia. Ale słuchaj, to też Antonio... twoja wina. Nie powinieneś był im na to pozwolić. Dzieciaki są totalnie rozkojarzone, myślą o głupotach i bez przerwy się sprzeczają. Zamiast robić, co do nich należy, czyli kształcić się na wybitnych artystów. No, no co to ma być? Antonio, teraz ja chciałbym coś powiedzieć. Ma pan rację. Bardzo pana przepraszam. Ja i moja ekipa jesteśmy przyzwyczajeni do pracy przy programach, w których przyglądamy się życiu osobistemu, żeby zdobyć publiczność. Okropne. Ale ta szkoła to coś zupełnie innego. To coś więcej. Uznaliśmy z Gregoriem, że coś takiego nie powinno się więcej wydarzyć w tym programie. Dokładnie, dokładnie tak. Właśnie to samo chciałem powiedzieć. Może pan być spokojny. Od teraz dołożymy starań, żeby praca i wysiłek waszych uczniów włożone w rozwój artystyczny zostały wynagrodzone. Co więcej... Nie pozwolimy, żeby trapiły ich trudne problemy osobiste, bo te sprawy odwróciłyby ich uwagę od jutrzejszego konkursu.